Kochanów, tu mieszka Gipley. Pewnego dnia znajduje nową pracę jako ochroniarz. W pracy zamieniają go w golema, aby był silniejszy i mógł obronić osadników z pobliskiej wioski. Nasz bohater postanawia ukraść maszynę zamieniającą golemy i sam zamienić się w złotego oraz obsydianowego golema. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 7,5 tysiąca kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gipley, witam Was w kolejnym odcinku. Ostatnio, słuchajcie, trochę się obijałem, ogólnie nie nagrywałem filmików i tak naprawdę Gipleyka postanowiła, że wyrzuci mnie z domu i powiedziała, że póki nie znajdę sobie roboty, no to normalnie nie będę mógł wrócić. Tak więc wziąłem swoją Nokię, wykonałem parę telefonów i okazało się, że właśnie tutaj w agencji ochroniarskiej, firmie ochroniarskiej jest właśnie miejsce właśnie na pracownika, który może działać w ochronie. Zobaczcie, tutaj jest firma ochroniarska, ochroń swoją wioskę. I postanowiłem, że się tam zatrudnię, żeby już Gipleyka mi tutaj nie zrzędziła. Ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Już niedługo wbijamy 1 700 000 subików. Jest to bardzo sporo, dlatego dobijajcie, klikajcie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wpadajcie do sklepu edgiplay.pl po super ciuchy i gadżety i zostawcie kciuka w górę. A ja już idę i zobaczymy, czy się w ogóle dostanę do tej pracy. Mam nadzieję, że tak i że wszystko będzie w porządku. Dzień dobry, witam. Ja tutaj dzień dobry, witam bardzo. Dzwoniłem dzisiaj i byłem umówiony na spotkanie. Chciałbym właśnie dostać się tutaj do waszej firmy. Pan jest szefem? Oczywiście, tak. Ja jestem tutaj szefem. Proszę pana, poszukujemy osoby, która podejmie się każdego ryzyka, żeby zarobić pieniądze, ponieważ, proszę pana, jak pan widzi, tutaj mamy ochroniarzy, naszych ochroniarzy, golemy. No bydlaki niezłe, no. Tak, tak, proszę pana. Potrzebujemy właśnie osoby, która, no, jakby to powiedzieć, no, zamieni się i zostanie golemem. O, właśnie takim oto golemem. A co, chce pan powiedzieć, że samemu sobie nie dam rady? Jak co, jak będę takim żelastwem po prostu, to będę silniejszy i bardziej chronił będę jakichś ludzi i miasta? No, proszę, tak, tak, oczywiście, proszę pana, będzie pan bardziej silniejszy, no i jednak potrzebujemy osoby, która ochroni osadników, a oni, no, nie ufają normalnym ludziom, ufają no właśnie golemu, dlatego oni proszą. Dobra, ale to jest bezpieczne, będę mógł się później odmienić normalnie w siebie? Oczywiście, no jak to ten eksperyment to jest, wygląda w ogóle? Proszę bardzo, to jest najnowsza technologia, tutaj się staje, proszę pana, tutaj jest taki właśnie projekt, jak pan będzie wyglądał, proszę bardzo, tutaj, tak, tylko będzie miał inną pan głowę, będzie miał pan swoją głowę, żeby jednak trochę tam pana zostało, po prostu głowa, żeby tam mózg był, działał wszystko i w porządku. I będę tutaj po prostu tak silniejszy. Proszę zobaczyć. Będę silniejszy i lepszy, tak? I po prostu później będzie można mnie odmienić z powrotem, jak będę tego chciał, tak? Zgadza się? Tak, oczywiście, oczywiście. Zatem, no dobra, pana, to ja się podejmuję, mam nadzieję, że zarobię jakąś kapustę dzięki temu i będę po prostu bogatszy. Także mam nadzieję, że mi pan dobrze za to poświęcenie zapłaci, zgadza się? Tak, oczywiście, zapłacę tyle, ile trzeba. Zatem gotowy pan jest? Tak, 3, gotowy. 2 i 1. Ale śmiesznie, ja nie mogę. Ej, co się ze mną stało? Ja jestem teraz w ogóle jakiś mały i taki ciężki jakiś, pełno żelaza. Ej, panie, co pan ze mnie zrobił? Głosik w ogóle spokojnie mi się zmienił na jakiś taki śmieszkowy. Co ja teraz mam tutaj jakiegoś klauna robić? Pan sobie ja robi ze mnie? Panie, proszę, co pan? Proszę się uspokoić, jak pan wykona dobrze pracę, to mogę już panu w tej chwili tutaj dać jednego diamencika, tak, dokładnie. Diamencika, dobra, ja się zgadzam na diamencika, ale proszę w ogóle, bardzo. Ale śmiesznie wygląda, w ogóle ciężko się chodzi, jeszcze nie umiem, to jest tyle żelastwa, po prostu zamiast kości mam żelazo teraz w nogach i rękach i w ciele. Dokładnie. Proszę pana, jeszcze tutaj dla niepoznaki pan musi trzymać kwiatka właśnie w lewej ręce, żeby osadnicy tutaj myśleli, że pan jest golemem. Znaczy, proszę pana, oni pewnie się zorientują, ale na pewno będą panu zaufają, będzie wszystko. Więc proszę ich ochronić i potem tam ciasteczko przyjdę. Niom. Dobra, to ja już idę bronić, to mam iść do jakiejś konkretnej wioski, tak, gdzieś tak. Ten czy gdzie? Tam jest jedna wioska, która właśnie dzisiaj do nas rano dzwoniła, że potrzebuje pomocy, jakaś tam sprawa jest nagła, zatem proszę tam pojechać dobra i sobie z tym poradzić. Dobra, panie, już jadę. Dobrze, jako taki mały golem, w ogóle nie umiem prowadzić. Chyba w ogóle teraz prawko nie powinno mi przysługiwać, bo w ogóle jakiś się stałem teraz taki dzieciak
I w sumie śmiesznie, ledwo co w ogóle widzę coś tutaj zza tego kółka, ale dojedziemy i zobaczymy w ogóle, czy dam radę wykonać jakieś zadania jako golem, bo w sumie może będę teraz jakieś miał super moce, może będę silniejszy. Tutaj jest właśnie jakaś wioska i to może tutaj ktoś potrzebuje pomocy, także postaramy się pomóc. Oczywiście golem Gplay zawsze tutaj pomoże. Dzień dobry, no, przepraszam pana, witam. Dzień dobry, tak. Sytuacja jest taka, że tutaj mnie przysłał mój szef i powiedział, że potrzebujecie jakiejś pomocy. Ja jestem golemem na zlecenie i obronię waszą wioskę przed złem. Ale jesteś jakiś dziwny, ty jesteś taki jakiś mały i w ogóle nie masz takiej głowy jak mam kwiatka, mam kwiatka w ręku, tak, i nawet już szef mi dał zaliczkę, dał mi diaksika, także ogólnie wykonam każde zadanie, dobrze. Ja się gry żadnej nie boję i zrobię wszystko, co mi pan powie. To super, to w takim razie zapraszam, bo tutaj mamy właśnie taki jeden problem. W jednym z domów, proszę pana, w jednym z domów, tutaj, chwileczkę, musimy tam przejść, bo tutaj wszyscy normalnie przepraszam, stoją. Przepraszam, no, proszę tak? pana, a co się panu stało w oko ogólnie rzecz biorąc, co? No właśnie już panu pokazuję, bo tam u góry są zębiaki i próbowałem z nimi walczyć i właśnie uderzyły mnie w oko i byłem w szpitalu i mam to podbite, oko, tak, ja tak. nie mogę, to ja im pokażę, dokładnie. Jak to... Ja już im dam, wiesz co, ja się bronię, nie martw się. Ej wy, co wy tu robicie, cwaniaki? Benz. Ja tutaj wam pokażę, kto tu rządzi. Najlepszy golem, obrońca, Benz. Jeden poleciał, drugi, jestem bardzo silny, jak jestem silny, wow. Zębiaczki. To dla mnie chleb powszedni. Jeszcze jakiś tutaj jest? Wszystkich już pokonałem tak szybko? Pfu, to był dla mnie pikuś jakiś. Ja cię. I coś jeszcze ogólnie? Czy to wszystko nie, macie, czy coś to, jeszcze? To wszystko, ale mamy oczywiście do zapłacenia ten stack tych emeraldów, ale to chyba dla stack? Twojego... No tak, stack, ale to chyba dla twojego szefa, ale ci tam tutaj jednego emeraldzika. O, dziękuję, jesteś bardzo. Super. Jakby proszę potrzeba bardzo. Było pomocy, tak? no to dawaj znać, to no ja to zawsze świetnie. Pomogę. Jestem najlepszym golemem na świecie. Jej! No pa, na razie. Ja nie mogę, ale sobie poradziłem, normalnie sobie kozacko poradziłem z tymi zombiekami. Bęc, widzieliście jak to zrobiłem? Jestem the best golem. Gplay, dobra, słuchajcie, teraz w sumie jak szef tam dostanie stack tych emeraldów, to na pewno będzie musiał... Ty, wyczarowałem drugiego. Ej, widzieliście? Miałem tylko jednego, a tak naprawdę... Ej, a to jest teraz zdjęcie w ogóle jakieś... Ty, zrobiłem jakieś zdjęcie i dziwne w ogóle jakieś czary mary. O, jest szef, w ogóle ostatnio taki filterek mam. Patrzcie, co on robi, szef? Ej. Jacie, ile ja mam teraz normalnie tych szmaragdów, ale się obłowiłem cały stan. O, to te pieniążki, dobra, które tutaj. Pewnie mu zapłacił. Szefie, Jacie. O, dzień dobry, tak, hejka. Dzień dobry. No, mam tutaj obrazek dla szefa, tutaj specjalnie proszę, dzisiaj zrobione zdjęcie z super filterkiem, żeby było miło. Tak, bardzo fajne. Ja tutaj mam dla pana jeden szmaragd zapłaty za dzisiejszy dzień. A? Proszę pracować ale, dalej. Ale jak to jeden? Przecież ja tutaj pokonałem te zombiaki i pan dostał za to stack emeraldów. A czemu mi pan tylko jeden daje? Jeden, no bo słuchaj, to jest, ej, panie, ja się zamieniłem w golema. Czy ja mam teraz się zdenerwować? Ja mam nie. się zdenerwować, boom! Co? Panie! Ała, dawaj więcej, moja kostka, ała, dawaj więcej emeraldów, bo się pogniewamy. Dostałeś taka, nie bądź żyła. I się odczep, słuchaj. O nie, słyszysz? Ja nie chcę tak pracować, że ty co, dostajesz całego staka, a mi dajesz tylko co? Trzy. Nie ma mowy, nie będę tak pracował. Co nie ma mowy? Ja zrywam tą umowę i nie chcę już z tobą pracować. Nara, ja nie mogę. Ale mnie wyrolował ten szefuncio, widzieliście? Normalnie chciał mi dać tylko dwa emeraldy, a sam dostał cały stak. Nie no, ja muszę w ogóle to jakoś wykorzystać i na własną rękę działać. A może ja bym został prywatnym ochroniarzem, nawet prezydenta mógłbym zostać ochroniarzem i w ogóle jakichś ważnych osobistości. Przecież jestem bardzo silny teraz, co najlepsze, inteligentny. Słuchajcie, w sumie tam była ta maszyna, może ja w ogóle porozmawiam z Antkiem, może Antek też się będzie chciał... Gplay, Antek, co ty w ogóle, jak ty wyglądasz? Siemanko, ja słuchaj, zamienił mnie taki wariacik, słuchaj, zmienił mi się głos, trochę jestem dziecinny, ale bardzo silny i bardzo twardy, słuchaj, jestem z metalu, po prostu jestem co golemem, kozakiem. Jacie, ale kozacko, a ja właśnie chciałam coś mega ważnego pokazać, bo słuchaj, co? Ja też akurat dzisiaj mam akcję z golemami, bo w moim tajnym laboratorium powiększyłem w ogóle, ja chodź zobaczyć jak no wygląda. No co ty dajesz, ziomeczku, no. Ja nie mogę, musisz mi to pokazać i to czym chodź. Prędzej, jestem ciekawy. W ogóle potrzebujesz pomocy? Bo ja słuchaj, no. jestem do usług twoich jakby coś. Wiesz co, na razie nie potrzebuję. Dlaczego? Ponieważ sam stwarzam dzisiaj golemy, z wszystkiego co? Mogę stworzyć golemy. No, a co to za golem? To jest co, on jest z wełny?
Tak, niemożliwe. On jest wełny akurat, może niech on wyjdzie. O tego ja nie mogę chodź, wełniastego halo, halo, golem, nie widziałam nigdy takiego golema wełniastego. Widzisz? Ale no fajny. Tak, i patrz, a patrz na to, słuchaj. Mam tutaj, no? Jak widzisz, złoto i teraz chciałbyś, teraz stworzę golema ze złota. Gotowy jesteś? Tylko to tak. Muszę obrząć. Wkręcasz, Antek, weź mnie nie wkręcaj. Serio? Ta. No serio ci mówię, gotowy? No to dawaj, naprawdę. Dawaj, no. Założymy się o normalnie stówkę? O diamenta, no. Dawaj, o dobra, diamenta. Okej, okay. Ty... tylko daj mi, o. Dawaj, trzy, no. Dwa i jeden. Ta-dam. Co? Ja nie mogę, no. Wygrałeś diaksa, no dobra, trzymaj, nie będę cię wkręcał. Ja nie mogę, golem złoty, ale kozacki, słuchaj. No nie. Wiesz, w ogóle, słuchaj, ten szef, co mnie zamienił w tego golema, mnie wyrolował, słuchaj. Dostał stack emeraldów, a mi dał tylko dwa. Ty, a to są jakieś lasery, co to jest? Tak. Ja. To są lasery, bo ja wiem, kiedy ktoś po prostu przechodzi, jak wychodzę, na przykład sobie włączam te lasery, żeby tutaj nikt nie mógł mi ukraść tego wszystkiego, ty, wiesz? Ale... najlepsze jest to, spoko, Antek, fajne systemy, ale najlepsze jest to, że oni mają maszynę, która pozwala zamieniać ludzi w golemy i jakbyśmy to połączyli z twoimi umiejętnościami, to ja bym mógł się na przykład zamienić w jeszcze lepszego golema, na przykład tego złotego i bym był silniejszy, jeszcze większy i moglibyśmy mu zrobić konkurencję i po prostu byśmy jeszcze taniej bronili wieśniaków i by chcieli korzystać z naszych usług, a nie z niego. On po prostu się nie nadaje do tego biznesu i oszukuje po prostu ludzi i oszukuje wszystkich i chodź mu po prostu, zabierzemy tą machinę i po prostu sami będziemy się zamieniać i zamienisz mnie na przykład w tego złotego golema, co ty na to? Racja, zobaczcie tylko jakie to są technologie, to połączymy z moim i będziemy normalnie bogaci, ale super, czy ty masz plan? Ty, dobra, to gdzie to patrz, jest? Nawet jakieś zbrojki tu ma, możemy nawet sobie zbrojki ubrać, pa! Wow. Ty, normalnie ja już może sobie nawet którą ubiorę bierzesz? Tą złotą, wezmę sobie. Wow, ale w ogóle, wiesz co, ja nie wiem w ogóle, czy ja nie jestem za mały, ja chyba jestem w ogóle za mały na taką zbrojkę. No nie wiem, no niech będzie. Słuchaj, to chyba tutaj, ty, tutaj maszyna ta jest na górze, wystarczy tutaj drabinkę, masz może drabinkę? Dawaj się tutaj podsadzimy, tylko uważaj, bo tu są kamery, Antek. Ja tu widzę, że tu są kamery, dawaj drabinkę, podsadzamy się. Czekaj. Dawaj, dawaj, bardzo dobrze, wykradniemy tą maszynkę. Okej, to jest tutaj. Dawaj. Dobra, żeby szef tylko nie widział. Tutaj? Masz jakiś kilof? Mam kilof, masz kilof. Dobra. Ja jestem bardzo silny, to szybko. Wow, dobra, mam to. Bierzemy jeszcze drugą, czy tą zostawiamy? Wow. Tu jest jeszcze jakiś. Ty, to jest fajne też. Zostawiam. Bierzemy to. I to? Redstone też. Dobra, redstone, wszystko bierz i zwiewamy. Mamy całą machinę. I teraz postaram się zamienić po prostu w złotego golema i będę większy, silniejszy. Jeszcze mam zbrojkę i mam złoty samochód, słuchaj, także wszystko się zgadza tutaj. Szybko jedziemy do laboratorium. Mam nadzieję, że eksperyment się uda. Jak myślisz, Antek, damy radę to zrobić? Słuchaj, na pewno nam się uda, G-Play. Tak? Mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby zrobić po prostu golema. Tak, tak. No ciebie dobra, zamienimy, dobra. Ja już nawet wiem, jak to zrobię. Świetnie, to ja słuchaj, tutaj już montuję maszynę. Tak. Gdzie ją postawić tutaj? O, ten złoty, ja nie mogę tego... Dobra, postawię tutaj to. Okej, to już działa. Teraz trzeba... Tutaj w ogóle jeszcze wziąłem tutaj, jakąś maszynę. Ja nie wiem, co to jest. Ej, patrz, ja idę spać. Ja nie mogę, Antek. Ale w ogóle się zahibernowałem. Wow. Ale śmiesznie w ogóle, jaka fajna machina. Dawaj, łącz to. Kozackie. Czekaj. Ty, tam trzeba będzie do tej dziury tego golema wrzucić, tutaj, nie? Okay. Co nie? Dobra. Ja go tak, tutaj wrzucę. Tak, lecimy z nim, on tutaj może na smycz, patrz. Dobra, okay, dobra, już jest blisko. Dobra, mamy jest. Go, i teraz go połącz ze mną. Okej, dobra, ja tu wchodzę. Antek, odpalę super, maszynę. Super, jesteś gotowy? Dawaj, jestem gotowy, odlicza i odpalę maszynę. Dobra, uwaga. Trzy, dwa, jeden! Jak, Antek? Ja nie mogę, zostałem złotym golemem, teraz się? Jestem the best, najlepszy golem i najbardziej prestiżowy, teraz wiesz co, będę mógł obsługiwać klientów VIP, właśnie prezydenta na przykład mógłbym ochronić nawet, ale kozacko, zostałem złotym golemem, ty, ja normalnie idę zagadać teraz, o, ledwo co się tędy mieszczę, ale mam bary teraz wielkie, na szczęście mój głos teraz też jest poważniejszy i będę, słuchaj, mógł po prostu prowadzić poważne rozmowy, ale ja ledwo co tu się mieszczę w drzwiach, wiesz co, pójdę może teraz do ich miasta i zaproponuję im nową ofertę na ochronę wioski i po
prostu będę chronił. Może ty później też się zamienisz w golema i razem będziemy robili biznes. Co ty na to? Dobry pomysł, to zobaczę jeszcze jakim golemem można się stać, okej? Okay? Dobra. To odkryj nowe golemy, a ja tu w ogóle tym autem, patrzcie. Złoty golem jedzie złotym autem, ale prestiżowo jedziemy czym prędzej tutaj do miasteczka właśnie tych osadników i może uda mi się jakoś pomóc. Oczywiście damy im lepsze ceny, żeby nie przepłacali. Nie będzie takich cen, że niby 100 emeraldów, tylko na przykład 50 emeraldów albo 30 nawet emeraldów. Nie ma zielonego pojęcia. Jeszcze po prostu tutaj musimy ponegocjować. Także idziemy. Teraz takiego bydlaka na pewno przyjmą z chęcią, ale czuję się w ogóle na siłach. Słuchajcie, mam pełno siły, pełno mocy, pełno energii. Witam pana. Dzień dobry. Pan tutaj mieszka w tej wiosce, prawda? Tak. Może potrzebujecie pomocy w postaci golema, czyli mnie? No, w sumie mamy już jedną firmę, która nam tutaj oferuje usługi ochroniarskie, ale to pańska firma jest dużo lepsza, widzę, bo pan jest tak, z golemem prestiżowa, ze proszę zobaczyć, tak. Złote golemy u nas są i w ogóle dobre ceny, złote golemy równa się dobre ceny, ja potrafię normalnie tak dużo, ja potrafię nawet wysoko skakać, potrafię po prostu łupnąć, bum, jestem po prostu mega kozakiem, chyba jeden z lepszych golemów, jaki istnieje i w ogóle jestem tani, wie pan co, ile normalnie ile płacicie firmy. O, przepraszam. Wow, patrzcie pan, jak ja pan wysoko kosztuje? Skaczę. Widzisz pan? Hopsa. Hopsa. Tak, widzę. Wow. To wie pan co, to tamtemu płaciłem 64 emeraldy, a pan ile by chciał z takie usługi? Ja normalnie wezmę od was 50 emeraldów za zlecenie to zrealizowane, super. Za obronę. Jej, i normalnie się dogadamy. I jestem dużo silniejszy. To co, skorzystacie z moich usług? Jasne, tak, chcemy z panem, a z tamtymi zrywamy umowę, tamtych nie chcemy. Dobra. Pan jest dużo lepszy. To no, teraz świetnie. Będę uchraniał waszą wioskę. Przepraszam, ktoś tu potrzebuje pomocy? Czy są tutaj po prostu jacyś potrzebujący? Nie wiem, może męczą was zombiaki, a może nie. Nie wiem, dajcie znać tutaj ludzie, jak coś, jestem do waszych usług. Tak, tam są w ogóle jakieś, patrzcie, jakieś koleś z czerwonymi oczami się tam czai, a ja teraz tutaj pełnię rolę. Ej, ja tutaj teraz chronię. Ty weź sobie idź, koleś. Co, chcesz bić się golem na golema? Tylko jestem złoty prestiżowy. Haha, pokonałem go, jestem najlepszym golem. Ej, słuchajcie, w ogóle oni tutaj coś kombinują. Na bank, patrzcie. Idziemy? Podsłuchamy. Chodźcie, idziemy. Musimy tutaj okraść tych oto właśnie osadników. Czekajcie, no. Chodźcie, co? Czekajcie. Oni chcą okraść osadników. Tutaj. Słyszeliście? Oni chcą ich okraść. Dobra, ja tu wchodzę na dach. Szybki skok, szybki bang. Okej, okay, cyk. Dobra. Co oni tutaj będą robić? Słuchajcie, musimy pierw przyłapać ich na gorącym uczynku. To będzie pierwsza rzecz, jaką golem obrońca robi. Ja tutaj jestem w sumie jak Spider-Man. Dobra, patrzcie, co oni, gdzie oni idą? Dobra, idą tam. Tutaj. O, diamenty, patrzcie. Leżą diamenty tutaj. Bierzemy. Co? Okay, biorą diamenty? Ja już wam dam, jeszcze cwaniaki. Jeszcze normalnie. Jeszcze ty. Tutaj są dalej. O, normalnie diaksy zabrał. Diamenty. Ej, ty, cwaniaku jeden. Ja biorę te diamenty. Ej! Co wy tutaj robicie? To nie jest w ogóle dla was. Czemu okradacie tutaj wieśniaków, co? Pogrzało was? Nie podskakujcie, ja jestem złotym golemem. Jestem najsilniejszym golemem w mieście. Co? Dobra. Bęc! Dobra, golem kozacki! Oddawaj wszystko, co masz! Oddawaj, nie. Cwaniaku jeden! Nie? O nie, słuchaj, pokonamy cię! Dobra! Stój! Dobra, słuchaj, dobra, okay, zostałeś okay. Teraz sam, twoi koledzy po prostu zostali już zwalczeni. Oddajesz wszystkie diamenty? Masz tutaj dwa diamenty. Wszystko może ma się być! Dogadamy, nie może. Dwa, nie dobra, dwa! Dobra. Wszystko okay, masz dobra, oddać! Dobra, wszystko. Słuchaj! I daruję ci życie, ale masz iść poinformować wszystkich tutaj złych ludzi, że teraz tutaj miasto tak? będzie pilnował golem G-Play i tak dobra. Naprawdę nic mu nie jest straszne, okej? Okay? Dobrze, okej, okay, ratunku! No, także kurczę, leć tam sobie, zwiał. Dobra, ochroniliśmy, słuchajcie, normalnie miasto. Jestem nieustraszony, jestem najsilniejszy, nic mi nie jest straszne. I teraz po prostu będę tylko mógł służyć tutaj normalnie wieśniakom. Wiecie co? Normalnie zrobiłem super konkurencję temu mojemu szefowi. Zostałem najlepszym golemem. Ty, panie, właśnie, a tutaj jakaś zapłata się należy. Dawajcie kasiorkę. Dziękujemy za ochronę. Tutaj twoja zapłata. Wow, moja zapłata. No jest, 50, słuchajcie, emeraldzików do kolekcji. Dziękuję. Wow. Teraz ja mogę jak szef biegać i słuchajcie, rozrzucać tutaj emeraldy wszędzie, bo jestem bogaty. Aha. Ej, oddawaj co wy tu robicie? Emeraldy. Ej, na jakie niego. Twoje emeraldy? To moje emeraldy, co wyście? Ja tutaj moje? Pilnuję miasta, do na widzenia. Niego. Nie chcę was tu wszyscy widzieć. O nie, zostawcie mnie. Wow, właśnie ja tak. nie mogę. Ja zwiewam, ile ich tu jest, oni są diamentowi, oni są jeszcze lepsi.
Ej, ty, ja nie mogę, dobra, zwiewamy. Ja potrafię wysoko skakać, a wy pewnie tak wysoko nie podskaczycie, ha. No dobra, chcesz tutaj? No to chodź, jeden na jeden się mogę zmierzyć, ale nie, że 5 na 1. Widzieliście, jakie kurczę cwaniaki? Dobra, zwiewamy szybko. Słuchajcie, jestem za słaby, sam sobie nie poradzę. Może Antek wymyślił jeszcze lepszego, słuchajcie, golema i mógłbym po prostu zostać jeszcze lepszy i wiecie co, weźmiemy sobie szybko, pojedziemy autkiem, jedziemy do Antka i mam nadzieję, że coś wymyślił. Trochę się tutaj ledwo co mieszczę w tym aucie, ale myślę, że to nie jest problem. Jakoś sobie dam radę, także już podjeżdżamy tutaj pod domek. Antek musi coś wymyślić. Ja słuchajcie, pójdę i zwalczę. Już jednego pokonałem, zostało mi tylko jeszcze jakieś 30 diamentowych. O, Antek, słuchaj, mam problem. Siema. Słuchaj. Co tam? Szef, no, jaki zorganizował 30 diamentowych golemów i sam sobie z nimi nie poradzę. Musisz mi jeszcze zupgrade'ować w jeszcze lepszego golema i wtedy stawię im czoła, wiesz? Stawię im czoła i pokażę, kto tu rządzi. Ja jestem teraz ochrońcą właśnie osadników. Słuchaj, pokonałem już jednych bandziorów, ale to za mało, słuchaj. Ja teraz tego, słuchaj, postaram się pokonać. Złotego, złoty na złotego. Chodź tutaj, dobra, pokonałem go. Wow. Musimy tutaj zrobić, wsadzić jakiegoś lepszego, słuchaj. Jakiegoś lepszego po prostu golema. Musisz mnie zamienić. Masz jakiś pomysł? Coś odkryłeś może? Tak. Co? Mam pomysł, słuchaj, mam tutaj ogólnie obsydian. I może zamienimy cię w obsydianowego golema, czy to będziesz niezniszczalny, słyszysz? Będziesz. A to może tutaj tak przylegać do ścianek, słuchaj? To się nie będzie tutaj tak, tak łączyć? Tak, może. No dobra, no to zobaczysz, próbuj. Tam 3, 2 i lecimy, ja, proszę bardzo. Ty, obsydianowy golem, to będzie kozackie. Dobra, to ja tu już wchodzę do maszyny, to jestem lecisz? Już gotowy. Dobra. Także dawaj, odliczaj, Antek, i zamieniaj mnie z tego golema. Okay. Dawaj. 3, 2, 1, lecimy. Jaki się w ogóle teraz czuję silny. Ja nie mogę, jak ja wysoko skaczę, a zaryłem głową normalnie w sufit. Ja nie mogę, Antek, kumasz, że ja mam teraz 3 paski życia? Czekaj, ty, w ogóle dostałem cały praktycznie ekwipunek Ender Pearl. No normalnie ten golem jest chyba najlepszym golemem na świecie. Ja, słuchaj, idę teraz stawić czoła tym cwaniakom, tym złotym, słuchaj, diamentowym, znaczy się golemom. Ja im pokażę, kto tutaj rządzi. Jestem teraz najlepszy, może chcesz mi pomóc? Czy się raczej cykasz trochę, co? Jak tam z tobą jeszcze w ogóle? Ja się trochę raczej cykam. Chciałabym stworzyć golema z bedrocka, zatem może to nad tym poćwiczę, co? No dobra, poćwicz, a ja lecę, bo kurczę, muszę tutaj zlecenie zrobić. Teraz skaczę jeszcze wyżej, jestem pewnie jeszcze silniejszy. Mam, słuchajcie, siłę, niepowtarzalną moc i mogę się teleportować. Właśnie tak, a teraz pewnie miasto zalili tamci właśnie golemy. Ja muszę ich wszystkich pokonać, żebym nie miał konkurencji, bo zapewne oni będą chcieli przejąć po prostu mój rynek. Także tu się przeteleportuję i zobaczymy z lotu ptaka, czy coś się tam już dzieje. Okej, będziemy może tędy sobie biegli torami. Hopsa. Mam nadzieję, że nie przekupili tych golemów, znaczy osadników, i teraz będą korzystać tylko z moich usług, a nie tych diamentowych. W sumie tamci są jeszcze bardziej prestiżowi, ale mam nadzieję, że jakoś... O, są tam, widzicie? Teraz musimy tylko zrobić jakiś podstęp. Nie wiem, może tutaj wskoczymy. Zobaczymy od góry właśnie, jak to wszystko wygląda. Musimy tutaj się tylko wspiąć i zrobimy jakiś podstęp. Nie wiem w ogóle, na ile jestem teraz silny, czy rzeczywiście będę miał więcej życia i lepiej sobie poradzę. Okej, dobra, jesteśmy tutaj na dachu, także patrzcie, jakoś dobra, najlepiej. Dobra, coś oni tu idą, patrzcie. Musimy, przejmujemy całe to miasto i tamten normalnie golem już tutaj nie zawita złoty, słyszycie? Tak, nie zawita golem złoty, a właśnie, że zawita, a tak, teraz nie macie szans, co jestem jest? Najsilniejszym golemem na świecie, obsydianowy, bang, chodźcie tutaj, wszyscy na mnie, niczego się nie boję, i co, szefuncio, w szoku? Jest? Szefuncio w szoku? No spróbuj mi tylko coś zrobić, szefuncio, gdzie jesteś? Haha, nic mnie nie zabiera. Praktycznie, jestem niezniszczalny, rozumiesz? A ty dla mnie jesteś na jednego hita, więc chcesz naprawdę ze mną zadzierać? Nie. Jesteś tego pewny, szefuncio? Wiesz co, dobra, nie chcę, a może będziesz pracował dla mnie tak jak kiedyś, zapłacisz trochę więcej, Najpierw na przykład, oddaj wszystkie emeraldy, które na mnie zarobiłeś, oddawaj. To jest pierwsza sprawa, okej? Okay? A po drugie, nie będę z tobą współpracował, co? Wynoś się! Na razie, teraz ja tylko tutaj będę po prostu, słuchajcie, działał na tym terenie i ja będę bronił właśnie osadników tutaj. Nikt nie będzie mi stał na przeszkodzie i po prostu tutaj stanowił konkurencji. Także jeśli ktoś potrzebuje pomocy, proszę się do mnie zgłosić. Jestem otwarty i oczywiście pracuję dla was, wieśniacy. Także na ten odcinek to by było na tyle. Ja czekam na kolejne zlecenia, a wy się trzymajcie, pa, pa!